czy odpusty są dalej aktualne. Najpierw może powiedzmy sobie, czym odpusty są. Taka definicja, może bardzo sucha, ale pokazująca pewną rzeczywistość, mówi o tym, że odpust jest to darowanie kar doczesnych za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty i pojednania. Gdybyśmy to próbowali przełożyć na język bardziej prosty, to kiedy człowiek popełnia jakiś grzech, zaciąga karę i winę. Wina jest darowana w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy człowiek przystępuje do spowiedzi. Pozostaje do odpokutowania jeszcze kara za ten grzech. Człowiek może odpokutować karę albo tutaj na ziemi, albo w stanie czyśćca. Czy zatem odpusty są potrzebne i aktualne? Prawda o odpustach jest ważną częścią życia chrześcijańskiego, eschatologii, jak to się naukowo troszeczkę mówi. Są aktualne. Akcent troszeczkę położony jest dzisiaj inny. Tak jak kiedyś mówiło się o tym, że można kogoś wyzwolić ze 130 czy 50 lat czyśćca, dzisiaj bardziej podkreśla się pewną więź duchową, łączność, obcowanie świętych, znak miłości względem tych, którzy są w stanie oczyszczenia. Tych, którzy wydoskonalają się w miłości, którzy sami przygotowują się na spotkanie z Panem. Jeśli my zdobywamy, uzyskujemy odpusty, czerpiąc ze skarbnicy Kościoła, modlitw, cierpień, uczynków, miłosierdzia, polecamy naszego bliźniego, Bożemu miłosierdziu, by on mógł cieszyć się obcowaniem z Panem Bogiem, czynimy wielki znak miłości względem Niego. Podtrzymujemy duchową łączność i więź. Jest to piękny znak miłości, który warto wykorzystywać także dzisiaj i być ludźmi, którzy kochają pomimo rozłąki śmierci. Jesteśmy chyba jedynym seminarium w Europie, może i na świecie, które prowadzi galerię sztuki.